Panie Marszałku, Wysoka Izbo, to, że w kwestiach światopoglądowych PO-PiS jest w koalicji już od początku kadencji, wiedzieliśmy. Natomiast to, że rzeczywiście ta chęć utrzymania się, no nie chcę być taki wulgarny, ale przy tym finansowaniu politycznym, a powinienem powiedzieć korycie, jest aż tak wielka, no to jest dla mnie niezrozumiałe, zwłaszcza jeżeli chodzi o to, co mówiłem wcześniej w stosunku do posłów Platformy. Ja rozumiem również przyzwyczajoną od 60 lat partię pod różnymi nazwami do kasy z budżetu. Wtedy nikt tego nie ewidencjonował kiedyś tam, no teraz jest ewidencjonowana, jest jej dużo. Też ich rozumiem. Rozumiem PSL, który również korzysta przez, od, no nie pamiętam, 127 lat istniejecie i zawsze korzystaliście z budżetu w pewnym stopniu. Ale nie rozumiem tutaj stanowiska Solidarnej Polski. Przecież wy tych pieniędzy nie macie. Państwo przestrzegacie katechizmu, nie konstytucji. Dajcie spokój już tą konstytucją. Panie pośle, ja chciałem proszę zadać... do rzeczy i używać sformułowań godnych parlamentarzystów. Bardzo proszę. Katechizm? Panie marszałku, co złego jest? Nie, ale proszę bardzo. Ale używają. No bardzo. I nadużywają. Proszę bardzo. Nadużywa pani katechizmu. Konstytucję szanujemy. Dobrze, ja mam pytanie do posła wnioskodawcy, bo z hipokrytami nie ma o czym gadać. Panie pośle, czy ruch Palikota po odrzuceniu tego projektu ustawy złoży projekt ustawy, który spowoduje zaprzestanie całkowite finansowania partii politycznych z budżetu? Bardzo dziękuję.